czy nie dopuści pan dzisiaj do jakichś tutaj takich scen, że kogoś będzie musiała wyciągać policja, że jakieś służby... Ale to nie ja mogę nie dopuścić, tylko policja i władza tam, która prowadzi tą kryminalną akcję. No. Bo to jest po prostu zwykła kryminalna akcja. Tylko to jest władza wybrana z woli narodu. Ale wola narodu nie oznacza, że nie ma obowiązywać praworządność. Ale ten naród chyba też nie chce telewizji publicznej w takim kształcie. Czy zaapeluje pan do swoich posłów, żeby ustąpili, jak dojdzie do jakichś przepychanek? Bo to jest też... Proszę państwa... A gdzie tu jest wejście? Nie z tej strony, panie prezesie! Uważaj, gówniarze, żebyś ty nie siedział. Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w moim zabetonowanym Popeszti Lordeni. Będę sobie tutaj spacerował i do was opowiadał w tym dzisiejszym vlogu. A temat, jaki chciałem poruszyć, właściwie to ja wyszedłem dzisiaj z domu i nie wiedziałem, co chcę jeszcze nagrać. Nie wiedziałem, szedłem, aż doszedłem do tego momentu, gdzie tutaj jestem i doznałem znowu takiego olśnienia, taki błysk w mózgu, błysk w głowie, tak? I stwierdziłem, że kiedyś zapowiadałem taki film o Jarosławie Kaczyńskim, o Kaczorze, popularnie rzecz mówiąc, tak? Tak się przyjęło, że się na niego mówi. I stwierdziłem, że może to jest ten odpowiedni dzień, może to jest ten odpowiedni czas, żebym zrobił film właśnie na jego temat i coś podyskutował, jak to jest z tym Jarosławem Kaczyńskim. Człowiekiem, który ma władzę absolutną. Można użyć takiego stwierdzenia. Znaczy, może już miał, bo teraz on przechodzi do tak zwanego politycznego lamusa w związku z tym, że zawiązała się koalicja pomiędzy innymi polskojęzycznymi. Dobrze, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję. No. Jarosław Kaczyński, brat Lecha, oni już byli od samego dzieciństwa medialni. Wzięli udział w filmie o dwóch takich, co ukradło księżyc. No. Nie wiem, czy to oglądaliście, ja oglądałem jako dziecko i... Nie wiem, no nie zrobił to na mnie jakiegoś żadnego wrażenia ten film, po prostu taki bezpłciowy wydaje mi się. I oni już wtedy gdzieś tam wynikało właśnie z tego, że może będą kiedyś popularni, kto wie. Nie wiem, jak to się stało, że Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński wkroczyli do polityki. Ja nie pamiętam tego momentu, nie mogę go pamiętać, ponieważ byłem wtedy dzieckiem i urodziłem się w latach 80. Komunizm skończył się w 89. Jak ja miałem 8 lat, właściwie to ja się nie znałem w ogóle na polityce. Ja co mogłem wiedzieć jako dziecko, tak? Jedynie co, to widziałem gdzieś ten film, o którym wam wcześniej wspomniałem. No i co? I tyle wiedziałem, że są jacyś dwaj bracia bliźniacy. Ale w 89 roku miało też właśnie przełomowe wydarzenie. Obrady takie w Magdalence, gdzie wszyscy polskojęzyczni politycy, którzy są w obecnym Sejmie, dokonali tak zwanego przymierza przy okrągłym stole. Okrągły stolik taki tam był, oni sobie tam siedzieli, tak, obradowali. No i tam wtedy ustalili sobie pewne zasady. Najważniejszą zasadą, jaką ustalili, to była taka, że my nie ruszamy was, wy nie ruszacie nas. I oprócz tego, że raz będziecie wy rządzić, a raz my będziemy rządzić. No i tam był właśnie i Jarosław Kaczyński, i nieżyjący już jego brat bliźniak dwujajowy, czy jednojajowy Lech Kaczyński. No i kto tam jeszcze był? No i był Tusk oczywiście, był Pawlak, był ten z Wyborczej, Michnik. Na Wyborczą trzeba pluć. I co? No i tak się ugadali po prostu wtedy. Doszli do tak zwanego porozumienia i teraz są tego konsekwencje aż do dzisiaj. No, Biedronka to jest jednak sklep dla
dla tych najbiedniejszych. Dlaczego ja użyłem stwierdzenia, że Jarosław Kaczyński to jest człowiek, który miał władzę absolutną? No tak było, bo przez 8 lat rządziło PiS i wszyscy gdzieś byli podporządkowani po prostu jego opinii, jego zdaniu. Co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, to było najważniejsze. Jego później zrobili tam wicepremierem, ale on się w ogóle nie udzielał. Siedział cicho, jak trzeba było, no to gdzieś tam raz na czas coś powiedział, ale w ogóle było o nim mało w polskojęzycznych mediach i przez te 8 lat ostatnich widać było i tak obserwując z boku, że Jarosław Kaczyński ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje właśnie w PiS-ie, na wszystkich właściwie, tak, i na obsadzanie jakichś stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. Co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, to było po prostu święte i to musiało być wykonane tak, jak on sobie życzył. Ja też muszę wam powiedzieć, że nie spotkałem się z czymś takim. Teraz, jeżeli chodzi o polityka, o kogoś właśnie, kto nawet nie pełni takiej najwyższej jakiejś funkcji w państwie. Ile czasu trwało to, jak Jarosław Kaczyński miał obstawę pod swoim domem? Non-stop policja, 24 godziny na dobę. No i co? Jak mi ktoś będzie tutaj mówił teraz i zarzucał, że ja się pastwię nad policją, firmą ochroniarską w Polsce, to przekonajcie mnie. Przekonajcie mnie, że oni mieli obowiązek wykonać taki rozkaz i pilnować jakiegoś małego karakana dom przez 24 godziny na dobę. Przekonajcie mnie, że policja zrobiła to z czystym sumieniem i że zrobili to po prostu w poczuciu obowiązku, bo tak musi być. Nie dlatego, że Jarosław prezes tak powiedział, tylko dlatego, że tak musi być, że to jest nadzwyczajny obywatel, który musiał być chroniony przez 24 godziny na dobę. Przekonajcie mnie, przekonajcie mnie. Użyjcie takich argumentów, żebym wypadł z butu wasz. No, uda się komuś. Nie mówię to oczywiście do stałych widzów gdzieś oglądających ten kanał, ale do takich, którzy przyjdą tutaj z przypadku i będą już się trzeciewić, tak się to mówi, i poruszać z powodu tego, jak ja się wyrażam. Czy to o polskojęzycznych politykach, czy też o, no jeszcze, polskiej policji. Tak jest. Ostatnio ktoś właśnie zostawił komentarz pod jednym z filmów. Dorota Roberts. Pamiętam. Pozdrawiam. I napisała, że jak to jest, bo właśnie stąd się biorą takie przestępstwa i gangi, czy coś takiego. Napisała, jeżeli się uczy już od małego nienawiści do policji. Wy już wiecie, że mówię o policji. To jest, po prostu musicie szczekać. Muszą szczekać. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Tak to wygląda. Te psy rozszczekały się na mnie, bo one wiedzą, że ja nie lubię policji. One wiedzą. I one szczekają na mnie. Dlaczego psy? Bo jak się mówi na policję? Psy. Nie wiem w sumie czemu. Też takie jest określenie, ale tak się przyjęło i tak się mówi. Jest jeszcze wiele innych jakichś określeń. W ogóle to jest ciekawy też pomysł na film. Może zrobię taki. Jak nazwać polską policję? Albo ogólnie policję, nie tylko polską. Jakie są określenia, jakich można używać? No, bo język chyba trochę, tak? Jaki mi wpadł teraz pomysł normalnie? No, coś pięknego. Muszę zrobić taki film. Zbiorę informacje, napiszę sobie, zrobię notatki wyjątkowo do tego, bo żeby czegoś nie pominąć i powstanie taki odcinek. Tak, dokładnie. No, ale teraz przejdźmy dalej i kontynuujmy, jeśli chodzi o małego karakana. Oprócz tego, że Jarosław Kaczyński miał non-stop obstawę pod swoim domem, teraz chyba się to musiało skończyć, skoro jest już nowa, zawiązana ta koalicja w Sejmie, nowi polskojęzyczni doszli do władzy. Był taki gdzieś urywek tego, jak Kaczyński szedł korytarzem sejmowym i jeden z dziennikarzy użył stwierdzenia, no teraz już pan prezes nie będzie chroniony ochroną tylko dlatego, żeby nie udzielić żadnego wywiadu. No i takie widziałem gdzieś w kuluarach i otchłaniach internetu nagranie, tak? Także no gdzieś tam pewne rzeczy się skończyły, pewne rzeczy już nie istnieją. I oprócz tego, że on miał tą obstawę właśnie pod swoim domem, to jeszcze
na tych wszystkich miesięcznicach 10 kwietnia po katastrofie samolotu w Smoleńsku. Wtedy Jarosław Kaczyński miał zawsze obstawę, zawsze miał ochronę. Wszyscy gdzieś tam czuwali nad tym, jak, nie wiem, tam zapalał świeczki, składał wieńce, cokolwiek tam robił, upamiętniając śmierć swojego brata. Tak było. Koło w pół do szóstej byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. Warto jeszcze tutaj wspomnieć właśnie o Lechu Kaczyńskim, aczkolwiek film jest o Jarosławie, ale oni są podobni do siebie, przynajmniej byli. I Lech Kaczyński został pochowany na Wawelu jako człowiek teoretycznie zasłużony, jako człowiek, który miał być na poziomie króla jakiegoś Polski, który musi leżeć właśnie tam gdzieś w grobowcu na Wawelu. Jest to porażka. Jest to porażka. Może, okej, umówmy się, że zmarłego może, no nie wiem, czy wolno teraz przenosić, czy nie, robić jakąś tak zwaną ekshumację i nagle zmieniać ten grób, jak inni polskojęzyczni przeszli do władzy. Jak on już tam leży, no to po prostu już go zostawmy. Niech sobie chłop tam spoczywa, tak, w spokoju. Aczkolwiek jest to zatrważające i muszę to skomentować, bo nie da się koło tego przejść obojętnie, i żeby pochować właśnie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. To jest porażka, to jest taki cios w policzek narodu polskiego. To jest takie pokazanie i udowodnienie właśnie na siłę, że Lech Kaczyński był kimś wyjątkowym, że był kimś, kto zasługuje na największy szacunek. Powiem tak, że ja kiedyś umrę, mnie nie zależy, gdzie będę pochowany. Może być gdzieś pod płotem, jak to się mówi, i żeby było kawałek jakiegoś krzyża i świeczki, żeby ludzie mogli przyjść i zapalić i tyle, tak? I ja nie muszę być na żadnej alei zasłużony, choćbym nie wiem, jak się musiał zasłużyć dla narodu polskiego i tak dalej. Czy w ogóle, ja nie uważam to za jakieś takie, nie wiem, wyróżnienie. Nie chciałbym być tak wyróżniony, tak? A tutaj właśnie też dobrze, że o tym mówię, z racji tego właśnie, że pomysłodawcą tego wydarzenia był Jarosław Kaczyński. To była jego decyzja, żeby brat został pochowany właśnie na Wawelu. Kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Jarosław Kaczyński stał się też obiektem gdzieś tam drwin, żartów, kpin. Ludzie żartują sobie z tego, że mieszka z kotem. Niektórzy uważają, że jest gejem, dlatego że nie ma żony. Możliwe, że on ma jakiegoś tam partnera, gdzieś tam słyszałem coś, nie wiem. Nie jest mi to po prostu, powiem w ten sposób, mnie to wisi i prywatne życie Jarosława Kaczyńskiego. Niech sobie ma, jakie chce mieć. Niech sobie je przeżywa, jak chce sobie przeżyć. Niezależnie, czy będzie to z kotem, czy będzie to życie z facetem zamiast kobiety. Ma po prostu swój wolny wybór. Ale, no niestety, będąc osobą publiczną, no to można być narażonym właśnie na pewnego rodzaju komentarze, na pewnego rodzaju opinie. Ja widzę nawet po sobie też, robiąc te filmy na YouTube'a, gdzie kanał wcale nie jest jakiś duży, ostatnio w ogóle przystopował w rozwoju, w subskrypcjach, bardzo pomału rosną w górę i wyrażając się w swoich filmach, to widzę później, jakie się pojawiają też komentarze. I czasami są tego rodzaju komentarze, że no gdzieś tam uwłaszczające nawet bym mógł stwierdzić. Komentarze, które mają nawet nie tyle jak obrazić, ale znieważyć moją osobę za to, co robię na tym kanale na YouTubie. Ja powiem w ten sposób, że ja sobie z tym bardzo doskonale radzę i nawet do tego stopnia, że powstawały niejednokrotnie filmy, w których robiłem ripostę do pewnych takich komentarzy. Znaczy, są niektóre takie, że no nie ma jak to się Cerujrowski kiedyś określił w telewizji chyba polskiej, tak, i mówił to do posłanki Senyszyn, że z głupkami nie będzie rozmawiał. Tak użył takiego stwierdzenia Wojciech Cejrowski. Więc ja też, wychodząc z takiego założenia, z głupkami nie rozmawiam, bo jeżeli ktoś jeszcze napisze jakiś konstruktywny w miarę komentarz albo taki,
gdzie no, chcę mnie znieważyć, ale nie jest to stek takich przekleństw i jakichś tam innych brzydkich słów, no to, to wtedy jeszcze mogę polemizować i mogę robić jakieś filmy, w których będą tak zwane riposty. Tak, ale jak już ktoś przegnie tak totalnie, no to, to nie ma się do czego odnosić. Po prostu usuwam takich jednym pociągnięciem, jak Andrzej podpisuje ustawy swoim długopisem. I jeżeli chodzi właśnie o Jarosława Kaczyńskiego, no to on jest narażony jako osoba publiczna też na taką krytykę. Też musi się z tym liczyć, też musi wiedzieć, że ludzie będą go oceniać, że ludzie mogą się z niego śmiać. Tak, niektórzy śmieją się prześmiewczo z tego, co ja mówię właśnie na tych, w tych filmach na YouTubie, albo śmieją się po prostu, jak robię jakieś fajne, zabawne filmy, które mają was rozbawić. Taki się pojawił film jakiś czas temu, jak uczę polskojęzycznych polityków języka angielskiego. W momencie, jak nagrywam ten dzisiejszy odcinek o Kaczyńskim, to ten film, o którym wspominam, on się ma dzisiaj pojawić, więc nie wiem, jaki jeszcze był odbiór tego odcinka i zobaczę. Zobaczę, jak się pojawią pewnie jakieś komentarze. Może będę zainspirowany znowu do nakręcenia jakiegoś vloga. Kto wie? Zobaczymy. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja, którzy by to wiedzieli. Mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim, trzeba mu też przyznać, że jest bardzo dobrym strategiem, jest bardzo dobrym takim, no można powiedzieć, menadżerem. Nie wiem, jakiego użyć jeszcze określenia, bo okej, to jakie rzeczy zrobił dla Polski, co zrobił przeciwko naszemu krajowi, jak rozprzedał też Polskę i tak dalej, to trzeba i o tym mówić i wspominać i piętnować wszystkie te zachowania, ale umówmy się, że jest pięknym manipulantem. O jakim jest manipulantem dobrym Jarosław Kaczyński? Jak on zawładnął sercami, zwłaszcza starszych osób? Jakich decyzji dokonał, że przekonał ludzi do PiS? I nie tylko właśnie osoby starsze, ale w ogóle wszystkich. Te wybory, które zostały wygrane właśnie przez PiS, pierwsza kadencja, która tam była, to przecież jakie to było mistrzowskie posunięcie z 500+. To trzeba było być naprawdę genialnym, żeby wpaść na takiego rodzaju rozwiązanie, żeby oddać ludziom pieniądze, którym im się zabiera, ale zabrać im jeszcze więcej, żeby było na to, co można im oddać. Nie tak jest? No bo przecież jeżeli ktoś ma mieć wypłacone 500+, to to trzeba zabrać 800 w podatkach i tak dalej, nie? Także pomyślcie nad tym, jakim trzeba być genialnym strategiem. Genialnym do tego po prostu poziomu, żeby wymyśleć coś takiego. Żeby wymyśleć takie perpetuum mobile. Żeby ludzie więcej wpłacali, część im się odda i wszyscy będą zadowoleni, bo pieniądze będą wpływały, większa część tych pieniędzy będzie wpływała do skarbu państwa, jakkolwiek można to jeszcze nazwać, a część tych pieniędzy będzie zwracana w postaci 500+ dla ludzi, a nadwyżka no to jest to, z czego oni wpłacili, więc będzie na jakieś inne rzeczy. Łatanie tak zwanych dziur w budżecie. A budżet jest jak szwajcarski ser, jest tak dziurawy i brakuje pieniędzy na wszystko. Ale powiem wam, że nawet ostatnio była dyskutowana kwestia tego budżetu na nowy 2024 rok. Medialny marszałek Hołownia bardzo tam się spuszczał nad tym budżetem, opowiadał różne rzeczy i ja powiem w ten sposób, że chciałbym widzieć, jak ten budżet jest planowany, co w tym budżecie tak de facto jest zawarte i jakie rzeczy wchodzą w budżet państwa, jakie to są też kwoty i właśnie jak to jest rozpisane. Z tego względu, że uważam, że tam jest tyle niepotrzebnych rzeczy, tam są takie miliony, to jest za mało powiedziane, miliardy roztrwaniane z podatków, że ten budżet mógłby być naprawdę uratowany. Tylko trzeba chcieć.
Tylko trzeba byłoby zmienić, tylko trzeba byłoby zrezygnować, tylko trzeba byłoby komuś nie dać tych pieniędzy. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają, nie jakimiś rzeczami szkodliwymi, co, bo po prostu Polska musi być ogrzana. No tu jest pewna tradycja palenia, zresztą w wielu miejscach jest jeszcze taka tradycja palenia drewnem i w tym poza ludźmi chorymi na pewne choroby płuc, bo to wtedy rzeczywiście szkodzi, to spokojnie można. I mi przerwało, bo bateria nie wytrzymała w kamerze i ktoś musiałby być skazany na przeżycie na własną rękę. Jakieś organizacje, jakieś, nie wiem. Ja przede wszystkim uważam, że nawet jako katolik, osoba wierząca, to Kościół dostaje za dużo od polskiego podatnika. Ludzie nie mają o tym pojęcia, że została zawarta umowa konkordatowa z Kościołem katolickim w 1993 roku i podpisał ją, uwaga kto? Ten lewak Kwaśniewski. Kwaśniewski, pamiętamy też o tobie. Pamiętamy, Aleksandrze. I on podpisał ten konkordat i co? I od tej pory, od tamtego czasu pieniądze na Kościół katolicki płyną miliardami. Miliardami rocznie. Miliardy. Miliardy. A ludzie przecież też dofinansowują Kościół na własną rękę. Są przecież zbierane pieniądze na tace i tak dalej. Także no jest to naprawdę jeden z największych przekrętów od 93 roku. Ta umowa z Kościołem katolickim, gdzie oni otrzymują takie garze na takie różne rzeczy. Pasowałoby to gdzieś zebrać wszystko, co jest finansowane. Nawet księża, oni nie płacą ZUS-u, oni mają przez państwo płacone. Oni są zwolnieni z jakichś innych jeszcze podatków. Oni są zwolnieni z podatku od zakupu na samochód na przykład, tak. O tym się nie mówi, o tym wam nie powiedzą w polskojęzycznych mediach. Może komuś się teraz narażę, nawet jakiemuś z widzów, którzy są zagorzałymi katolikami. Nie wiem, nie chcę się nikomu narażać, mówię tylko jak jest, że my nie wiemy nic o tym budżecie, jaki jest. Powie nam się słodko pierdząco, że tyle na edukację, tyle na to, na te wszystkie śmieszne ministerstwa, które sobie powołali, które w większości są zbędne, bo są niepotrzebne, bo jedno drugie wyklucza moim zdaniem. O tym też by trzeba było zrobić kiedyś odcinek, ale no niestety tak jest. Ludzie nie mają takiej świadomości, na co są przeznaczane te pieniądze i między innymi właśnie na Kościół, tak? Oprócz Kościoła myślę, że tam by się znalazło wiele, wiele jakichś innych gałęzi, gdzie można by je poobcinać i zrobić, przerzedzić to drzewo trochę. No, tak, także byłoby fajnie. Mnie jakby dać taki budżet, jestem bardzo dobry w planowaniu budżetu, nawet planowaniu budżetu takiego rodzinnego i tak dalej. Kiedyś, jeszcze mieszkając w Polsce przez wiele, nawet lat, przez chyba 2 lata, spisywałem wszystkie wydatki, robiłem sobie taki zeszyt i paragony. Każdy jeden paragon wpisywałem tam w zeszyt i podsumowywałem, na co zostały wydane pieniądze każdego miesiąca. I było to uciążliwe. Później w pewnym momencie bardzo się zmęczyłem robiąc to. Już mi się nie chciało tego robić, ale przez dłuższy czas miałem taką kontrolę nad wszystkim. Wiedziałem, co jest, na co, tak? Miałem porobione gdzieś tam kategorie. Tu, no wiadomo, jakieś opłaty i tak dalej, nawet jakieś nieprzewidziane wydatki i tak dalej. Wszystko wiedziałem, co się dzieje. Znaczy teraz też wiem, ale nie spisuję tego, nie spisuję tego. Ale tak było, dobrze, bo trochę odbiegłem od tematu, a tutaj no trzeba coś jeszcze może o tym Jarosławie powiedzieć. Jarosławie Kaczyńskim. Pancerze się zmienili, uciekali się jak szczury. Panie, nie spieprzaj pan, oto pan spieprzaj. Panie, bo to się prawdy był. Jarosław Kaczyński stracił teraz władzę. Stracił ją, jeżeli chodzi o nie chodzi o partię rządzącą, jaką jest PiS, bo on dalej tam jest czołową i ważną postacią. Mnie się wydaje, że on może mieć jakieś tak zwane haki na wszystkich tam i on zbiera i on po prostu musiał używać nawet służb wywiadowczych do tego, żeby mieć coś na każdego posła, na każdego, kto tam jest w PiSie.
i myślę, że oni musieli mu grubo tam pomagać, jacyś smutni panowie w ciemnych okularach i długich płaszczach. I oni tam robili taką robotę, o której my tu nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. I robili, składali tam teczki i musieli każdego gdzieś prześwietlić, na każdego mieć jakąś informację i później taki Kaczyński, albo się podporządkujesz, albo ja wiem o tobie to, to czy tamto i wycieknie to do mediów, już się o to postaram, no. Myślicie, że tak nie było? Ja jestem przekonany, że tak było. Jestem przekonany, że jest to prawda i Kaczyński, tak jak powiedziałem, można go nie lubić, można go nazywać karakanem Scottem, można mówić jeszcze jakieś inne określenia na niego, ale on ma głowę na karku. Brzydką może, siwą, ale ma na karku i potrafił, tak samo jak powiedziałem o tym 500+, wprowadzić, że było to genialne posunięcie z jego strony, to tak samo musiał zrobić, żeby mieć coś na kogoś, na wszystkich właściwie, na wszystkich. I on to coś ma. Stąd też dlatego tak był widocznie traktowany i że jako mniej ważna postać w rządzie, w Sejmie, to przez to wszyscy się z nim liczyli i najważniejsze było zdanie prezesa. Nieraz jakiś polskojęzyczny dziennikarz spróbował zadać pytanie, co na to prezes, tak? Jakiś tam polityk z PiS-u, on później, nie pamiętam kto to był, ale były gdzieś tego rodzaju wypowiedzi, że ci politycy z PiS-u wtedy tak łagodnie wyrażali się, jak zostali zapytani o zdanie pana prezesa Kaczyńskiego. Albo nie wiedzieli, jakie może być zdanie samego ich władcy, Kaczora, no to wtedy unikali odpowiedzi, wymigiwali się od tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie polskojęzycznego dziennikarza. Co oni się tak tu rozjeździli? Idę stąd, żeby mieć trochę spokoju. I wybrali tą koncepcję, która wymagała co prawda więcej broni, ale za to mniej wysiłku, można to tak określić, personalnego. I wszelkiego rodzaju zapowiedzi, że coś tu będzie weryfikowane, jak choćby ostatnio zapowiedź, że te ostatnio zawarte kontrakty będą weryfikowane, to są zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo, godzące w polski najbardziej elementarny interes. No i drugie niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczeństwo odnoszące się do tych planów, które formułowane są i przyjęte już przez Parlament Europejski, formułowane w Unii Europejskiej. Mimo że była już o nich mowa, to trzeba sobie jasno powiedzieć i może nawet ostrzej niż to powiedział premier. To jest koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz, z Brukseli, a w istocie z Berlina. Także Jarosław i jego kot, bo kot też jest ważny, kimkolwiek ten kot jest, ale on zawsze towarzyszył Jarosławowi i oficjalnie Jarosław jest kotem, więc to są dwie najważniejsze osoby w państwie. Może już teraz nie, bo jak się zawiązała koalicja pomiędzy innymi polskojęzycznymi mędami, Platformą Obywatelską, która zwie się Koalicją Obywatelską, ale mnie tak przypasowała ta platforma. Nawet wszyscy używają tego określenia, nawet sam Tusk mówi na koalicję Platforma. To była tylko zmiana dla zmiany, tak zwana zmiana kosmetyczna po tym wszystkim złym, co zrobili, żeby się ludziom źle nie kojarzyło. Ale ludzie dalej pamiętają ich jako Platforma Obywatelska i co najlepsze, wybrali swojego oprawcę na to, żeby on teraz przejął rządzenie w państwie. Jakieś to jest niesamowite. Ludzie kochają swojego oprawcę. Polacy kochają być zniewoleni. Polacy uwielbiają po prostu się trudzić przez całe swoje życie i zawsze wybierają po prostu, jak oni to mówią, mniejsze zło, ale wybierają takie zło, które nad nimi tak czy inaczej panuje. I takim złem był PiS w postaci Jarosława Kaczyńskiego i spółki i takim złem jest teraz Tusk wraz z medialnym marszałkiem Hołownią.
oraz innymi kamyszami, gównami, PSL-ami. Tak jest. Takie są fakty. Tych faktów nie da się zakłamać. Te fakty są po prostu prawdziwe. I niech mi ktoś powie, że tak nie jest. Zaraz się mogą odezwać też głosy ludzi, którzy będą próbowali mówić, że nie mam racji i że no już teraz to może być tylko dobrze. Wczoraj robiłem takiego żywca z polską mamą w USA i mamy gdzieś tam wspólnych widzów i ci wspólni widzowie, oni piszą na czacie, co uważają. I wtedy ktoś napisał, że od 15 października już teraz może być tylko lepiej i że to był taki żart od tego widza, który napisał to na czacie. I ja przeczytałem ten komentarz na tym żywcu. Kasia na początku nie zrozumiała, o co chodzi. Ja wytłumaczyłem, no, że 15 października były wybory do Sejmu. I co? I że od tamtego czasu już może być tylko lepiej, że po prostu ktoś tak sobie zażartował. Wtedy Kasia zrozumiała już, o co chodzi i tak dalej, ale tak to jest. Tak to jest. Takie są dziś przekonania ludzi. Myślą, że będzie lepiej. Będzie jak będzie. Już jest równia pochyła. Ja powiedziałem, że Polska jest jeszcze tylko na mapie i na razie z tego powinniśmy się cieszyć, że nic innego się nie wydarzy, nic innego się nie zmieni. Niestety. I tak jak Jarosław Kaczyński, który miał władzę absolutną. On ma teraz tylko władzę absolutną nad PiS-em, ale już nie ma tej władzy absolutnej, jeżeli chodzi o rządzenie Polską. Tak jak powiedziałem, przekazał pałeczkę winnym, zrzucił z siebie odpowiedzialność. Ja powiedziałem, że wybory, które się odbyły teraz, nie były legalne. Używałem argumentów, dla których tak myślę. To nie jest czas ani miejsce, żebym to wszystko teraz powtarzał. Nie mam na to czasu. Odsyłam do vlogów, żywców, które pojawiały się w tamtym okresie, jak były wybory, jak było po wyborach. Tam znajdziecie te filmy. I wybory nie były legalne. Można stwierdzić, że możliwe, że nawet PiS chciał mieć jakąś może większość, może ten, a może nie, a może chcieli się po prostu delikatnie zrzec władzy. I te wybory zostały tak rozpisane, jak zostały rozpisane. To, że tam ludzie stali do 3 rano do głosowania, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy ma tylko takie znaczenie, że ogłaszając wyniki w exit poll sondażowe, no wiedząc o wynikach wyborów, głosowanie nie jest legalne. Nie jest legalne. Ale jakoś mało kto z tym miał problem. Tak to jest. Ja doszedłem teraz do miejsca. Kiedyś tu był cyrk, teraz otwarli jakieś... tu będzie wesołe miasteczko, jakieś karuzele. Ja podejdę jeszcze do takiego miejsca, które tutaj się znajduje i myślę, że to będzie odpowiednie miejsce, żeby podsumować ten dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Podsumować. Już powiedzieć tak parę słów definitywnie na zakończenie i zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Ja nie chcę odwracać kamery, bo czasem nie łapię mikrofon, zmienia się głos, ale będę pokazywał tak za mną. Tutaj są jakieś takie samochodziki, takie wiecie, ten wsiada się i się jeździ jak w wesołym miasteczku. Takie coś tutaj powstaje, ale ja widzę coś innego. Coś innego przykuwa moją uwagę. Coś, co nie przykułoby uwagi większości tutaj ludzi przechodzących. A są to tak zwane sracze. Zobaczcie, jaki sracz. Tam jeden jest nawet uchylony i otwarty. Widać sedes w tym sraczu. I to jest idealne miejsce do tego, żeby zakończyć ten vlog z Jarosławem Kaczyńskim, żeby powiedzieć, że on wpakował nas w takie gówno, jakie mamy teraz w Polsce. W taki sracz. Taki sracz, który jest tam właśnie za mną. On nas wpakował. No. Właśnie gość tam idzie do jednego z tych sraczy. Pyta się, czy ja czekam tutaj w kolejce. Nie, ja nie czekam w kolejce do sracza. O, właśnie wszedł tam. No. Ja nie czekam w kolejce do sracza z tego względu, że ja mam toaletę w domu i jestem praktycznie pod moim domem. To jest raz. A po drugie, te sracze mają tutaj tylko symbolizować to, w jakie gówno zostaliśmy wpakowani już od momentu, jak oni się dogadali.
od 89 roku, bo wtedy umówmy się, że był to czas przełomowy, że był to czas, gdzie mogła być faktycznie realna zmiana dla Polski. Nie nastąpiła. Polska została sprzedana, Polska została po prostu zunicestwiona na samym początku, zgaszona w zarodku, jak PET, taki zgaszony papieros. No i tak to jest, tak to wygląda. Tutaj właśnie te sracze, wyszedł jakiś gość z jednego z nich i ja z tego miejsca właśnie ostranego, ojszczanego będę kończył tego dzisiejszego vloga. Zachęcam Was do refleksji, do tego, żebyście napisali komentarze. Co Wy uważacie? Czy Jarosław Kaczyński wpakował nas też w gówno? Czy nie? Czy może jest inaczej? Czy może jest przeciwnie? Napiszcie swoje opinie, zawsze będę chętnie czytał i postaram się odpowiedzieć na niektóre. Tyle z mojej strony, żegnam się z Wami. Jeszcze widok z tyłu na te sracze. Tak, no i co? I tyle właściwie. Oprócz komentarzy, subskrypcja kanału, łapki w górę. No i widzimy się w następnych vlogach i filmach. Do zobaczenia, pa, pa. Jeszcze Wam pokażę tak, żebyście zobaczyli. Jarek, jesteś tam? Jarosław, jesteś tam? Jarek, o jesteś, jak tu wali. Jarek, jesteś tam? A może kot tu jest? Idę stąd, bo się zeżgam. Jarek, Jarek. To jest teren. Szanowni Państwo, w którym polskie państwo będzie już tylko pozorem, a wszelkiego rodzaju procedury i instytucje demokratyczne będą także pozorem i widowiskiem. A początki tego już tutaj widzimy. Tego widowiska właśnie.